Musimy iść do waty cukrowej. Aniela, w ogóle ustalmy może... watę cukrową. I to też będzie... Będziesz nagrywał, jak ja będę ją kupowała i on będzie ją kręcił. A. Tą watę cukrową. Posłuchaj. Co, nie może być? Może być, tylko chodzi o to, żebyśmy ustalili taką rzecz, że mi jest wszystko jedno, tylko muszę wiedzieć. Bo możemy pogadać tu, bo mam do ciebie konkretne pytania, ale jeżeli ci się ta ławeczka nie podoba, bo masz inną ławeczkę, wolisz inną ławeczkę. Wolę tamtą ławkę niż tutaj, naprawdę. Ja będę tam lepiej będzie miała to wszystko. A nie pasuje ci ta ławeczka? Nie, nie. A czy wiesz, czy tam pomnik jest? O tam, czy nie, to jest pomnik? Nie, nie wiem. Mickiewicza? Czyj? Nie wiem, Piłsudski? No, Piłsudski walczył szablą, a Mickiewicz słowem, no. Jak gdyby trochę inna epoka, ale mniej więcej no o to samo chodzi. Dobra, rozumiem. Na każdym kroku jest ta wata cukrowa, a nigdzie jej teraz nie widać. A to zawsze tak jest, że jak coś chcesz, to akurat tego nie ma. No Belona nie chce, ale jakbym miała już tak na full spędzać tutaj spacer po starówce, to bym swojego chłopaka naciągała na wszystko. I Belona z Helem, i watę cukrową, i on by musiał mi to wszystko kupować. Później zapiekanki, lody od Magdy Gessler, gofry. Bo jeżeli chodzi o balony z Helem, to ja je widzę, wiesz? One zawsze są. Są balony z Helem. O, tu jest nasz pan z Mołdawii. Tak. Który śpiewa. Który mnie nie interesuje. W ogóle. W ogóle on mnie nie Ale posłuchaj chociaż. Ja go słucham, trudno go nie słuchać. Ale nie jest to piękne, to co on śpiewa? No to dobra, zróbmy tak, że jego nagrasz, mnie nagrasz i zobaczymy, kto będzie miał więcej wyświetleń. To on dopiero kontraja, tak. Konkurs, no tak. Tak. O, zobacz, jakie dziecko zawiedzione będzie. Tatuś kupił balonik i dziecko wypuściło. Możesz sobie wyobrazić smutek tego dziecka i żal i płacz? Wiesz, czego ja nie widzę? Czego? Bańek mydlanych, ale może tam są. A bańki mydlane to możemy sami zawsze zrobić. Zawsze robi tak, wiesz, dużo, tak podnosi to tak, takie wielkie robi te. Ty wiesz, jaka z tego jest kasa? To znaczy, mu dają, tak, kasę? No a jak? To się można całkiem nieźle utrzymać. Tu też był taki komik, jest dziewczyna mim. No. Ale to byśmy musieli się dalej przejść, bo ona w jednym miejscu stoi. Aniela, ty przestań wyrzekać na tę watę cukrową. Chodź, zobaczymy, tu jakiś pomnik fajny stoi. No, to jest właśnie pomnik fajny. Miło ci było, jak ci ludzie podeszli do nas? Do ciebie podeszli. No, ale ciebie też znali. No, coś tam kojarzyli, a skąd cię znają, to ja nie wiem. Jako kumpla Anieli. Znają mnie jako kumpla Anieli. No ciekawe, co to jest? Nie wiem, ale... Chciałam przybić żółwika. Żółwika przybiłeś? Tak. Jan Zachwatowicz, architekt odbudowanej Warszawy. Widzisz? Spoko. Żył w latach 1900-1983. No. Ja też przybiję z nim żółwika. Panie Zachwatowicz, żółwik. Szukamy waty cukrowej. A jak nie znajdziemy? Znajdziemy, na pewno. To ona słuchaj, musi gdzieś tutaj być. Pójdziemy do sklepu spożywczego, kupimy landrynki i zetrzemy na tarce. Naprawdę? Nie, musimy ją znaleźć. A balonik? Ona powinna gdzieś tutaj być, no. Balonika pani sobie nie życzy? Nie. Balonika na druciku? Nie. Nie nagrywasz. Nagrywam cały czas. Właśnie. Tutaj, w tym domu, tutaj, gdzie jest napisane na ulicy, jak to się tam... Świętojańska? No tutaj jest dom ślubów, rozumiesz? No jest. Ja tutaj brałam ślub cywilny. Co ty nie powiesz? Tak. Co ty nie powiesz? Ślub cywilny. I szkoda wtedy, że ciebie nie znałam, bo byś nasz ślub nagrał od początku do końca. A, i byśmy wtedy my tobie jakby dali... tak? Zapłacić? Czy ty byś nam zapłacił za to, jakbyś mnie wtedy znał? To dobre pytanie, ślub Anieli. Czy ty byś mi płaciła jako kamerzyście? Jak ja bym wtedy już żeś mnie znał i by nagrywał mój ślub, to by było super. Tu brałaś ślub? No tak. Żółwik. A. Bo ja też tu brałem ślub. Naprawdę? No. Ale nie chcesz wiedzieć w tym roku. Co to za pretensje ciągle, Aniela? Co ale to za pretensje ciągle? No cały czas się nagrywa. Cały czas bez przerwy, bo tak bez przerwy. Teraz tą kamerę. Ja nie wiem dlaczego.
mam swoje powody, dla których muszę czasami wyłączyć kamerę. A, czyli po prostu będzie tak jakby takie urywane, ale co, jakby posłuchaj, całym, ale... ja ci powiem, obejrzysz na jak to ogarnąć, spodoba ci się. Powiem ci, że ja tutaj szłam raz, może trochę wariatka, że miałam biały parasol, bo wtedy utykałam na nogę, wstydziłam się, wiesz, mieć laski, to wziąłam sobie parasol i na nim się opierałam. Aha. Z drugiej strony miałam wachlarz i ja sobie tak chodziłam, rozumiesz, po całej Starówce i sobie zwiedzałam, jak zwykle sama. Taki jest mój los. Rozumiem. I fajnie też sobie spędzałam czas, wiesz. Tu stała taka kobieta, która była mimem, taka dziewczyna, rozumiesz, ona to tak świetnie robiła. Normalnie trzeba było jej zapłacić i ona jakieś tam ruchy wykonywała, ale dzisiaj jej nie ma niestety, a zawsze w tamtym miejscu była. Jeszcze jej zastępca był jakiś, jej też chyba wspólnik. Dzisiaj niestety jej nie ma, nie zobaczymy, ale... Ale może watę cukrową kupimy? Tak. Właśnie nie widzę, nie ma jej. Aniela, a może być gofer? Gofr, jaka jest liczba pojedyncza od gofry? Może no być ale goferek? Ogólnie idziemy na spacer wzdłuż Starówki i szukamy tej waty? No czy... tak, ale jak nie ma waty, to może gofrem się zaspokoić. Czy za chwilę się wracamy, czy idziemy? Ja szukam ławeczki, obiecałaś mi ławeczkę. Obiecałaś, że usiądziemy na ławeczce. No tak, ale ona była tam. I będziemy mieli czas, żeby pogadać. Ona była tam, a tutaj tylko waty cukrowe chodzimy. Ja idę za tobą cały czas. Dobra, szukamy waty cukrowej. Ty idziesz za mną, tak? Aniela, posłuchaj. Mamy do wyboru tak, kołacze, lody, świderki, gofry, pewnie też gofry belgijskie. No, może być nawet kaczka, rozumiesz? Ale akurat waty cukrowej nie ma. No nie ma. Co ja zrobię, jak nie ma waty cukrowej? Balonik może jeszcze być. No nie chcę żadnego balona. Chociaż jakbym była z chłopakiem, to bym pewnie wzięła tego balona. Tak po prostu dla jaj i sobie kupuję się taki wachlarzyk, wiesz, którym bym się wachlowała. Jak prawdziwa dama. Posłuchaj, tam jest piękna ławeczka. Przejdziemy się? No. A może po drodze gdzieś ta wata cukrowa jednak będzie, ale nie sądzę. Tam nie będzie tej waty cukrowej. Myślę, że tam prędzej. Tu możemy też apelować do wszystkich rzemieślników warszawskich i możemy pokazać im, jak zrobić kasę. Mianowicie można tutaj otworzyć taki punkt z watą cukrową. Bo nie ma. Jest nisza marketingowa. No, chyba tak. O, widzisz? Ludzie to się wszystkim zachwycają. Gołąbki sobie nawet pojedzą. Nawet grubymi gołębiami. Posłuchaj, czy ty wiesz, że to są ptaszki złodzieje? Dlatego, że oni wróbelki zwłaszcza, ale gołębie też. Jak ktoś zostawi na chwilkę talerz tutaj pusty, to one wlatują na stół i sobie porywają. Frytki, jakieś tam inne rzeczy. Tak mi się kiedyś zdarzyło. Ja wiem. One się już nawet czają na to. Aniela? Temu panu trzeba wrzucić trójeczkę. Ja mu wrzucę trójeczkę, bo on ma napisane, że jeżeli się go filmuje, to trzeba mu wrzucić 3 złote. I papuga jeszcze. A chcesz papugę zobaczyć z bliska? O, widzisz? Gada do ciebie ta papuga. Zaprasza cię. Pan się pyta, kto będzie trzymał. No, Aniela. Papugę? Dawaj. No, dawaj. No, proszę Ale cię. Ale co ja mam zrobić z nią? Masz być przede wszystkim cicho i spokojnie i nie przeklinaj. Bo jak się papuga nauczy przeklinania, to będzie lipa. Nie można, proszę, Aniela. A zakładamy cylinder. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Cylinderek. Ja mam założyć cylinder? Musisz jeszcze rękawiczkę założyć. Aha. O. Tak? Zacisnąć. O. Miałam trzeba papugę? Nie, ja ją posadzę. Drugą ręką nie robimy. Aha, dobra. Bo chodzi o to, że ona ma szpony, wiesz? No ale trzeba domęczyć ptaszka. To ptaszka. Musisz zachować spokój, wiesz? Nie możesz przeklinać. Bo jak się papuga nauczy... Ara. O, zobacz. O. Zobacz. Ojoj. Ale super. Panie? Ale super. Ale super. No i co? Nauczysz jej mówić coś? Ona mówi chyba hello do mnie. Naucz ją, jak to ogarnąć. Jak to ogarnąć. I jak to miejsce lepsze? Ma aurę swoją?
No tutaj jest właśnie takie miejsce słynne do zaczepiania tych kłódek. Masz tu swoją? Nie! Ja myślałem, że ty powiesz nie jedną. Ja później bym, ja ci mówię już teraz, co ja bym później musiała zrobić, jak no. Ja bym zaczepiała taką kłódkę, bo musiała iść albo z kluczykiem, który zazwyczaj oni wyrzucają, bo mówią, no tak, to jest na zawsze. Do Wisły ja wyrzucają. Musiała, a później ludzie tak robią, z siekierą i bam, ten, rozpruwają tą kłódkę, no bo już koniec miłości jest. Kłódka to pikuś, ale co z serduchem potem, wiesz? Serducho poranione, w tym jest kłopot. Nigdy nie zaczepiłam tu kłódki, może wszystko przede mną. Nawet z mężem nie zaczepiłam tu kłódki. Dużo jest tych kłódek, tu jest od groma, jeszcze przybywa ich pewnie. No tak, nie wiem, czy niektóre są bardzo zardzewiałe, wiesz, już bardzo, nie wiem, tu jest nawet graweru nie ma żadnego. Co ty sądzisz, Aniele, o tym, żeby się związywać na całe życie od razu, taką kłódkę sobie przyczepić i całe życie być z daną osobą jedną? Czy to jest pomysł na życie? No, na ten czas nie wyobrażam sobie tego, bo akurat ja teraz trochę jestem, wiesz, tak jakby po związku, rozumiesz? Aha. Ale no, przypiąć taką kłódkę też jakoś, nie wiem, chciałabym kiedyś przypiąć kłódkę z kimś taką, no, chciałabym. Na całe życie? No mówię, że ta kłódka to nie zwiastuje też, czy pniesz tą kłódkę i masz gwarancję, że ten związek ci wyjdzie. Pewnie dużo jest takich kłódek, które musieli później tutaj, wiesz... Odczepiać. Mam pomysł, żeby nagrać materiał o tym zamiast waty cukrowej, żeby kupić mi okulary. I będzie przymierzanie tych okularów. Tylko znowu ja ich nie widzę tutaj nigdzie, nie rzuciły mi się w oczy, wiesz, po drodze krzyżu. Żeby nie było tak jak z watą cukrową, no możemy pomyśleć o tym. No właśnie mówię, że szłam i nigdy mi się tak w oczy nie rzuciło, żeby ktoś okulary przecież są na szczęście. Bo ja zauważyłem, że tu unikasz słońca, dlatego że mrużysz no, oczy. No mrużę oczy, strasznie, bo ja mam, wiesz co, ja chyba mam taką chorobę światłowstręt i mnie takie... wszyscy mrużą oczy, nie? W takim no, słońce, nie? Raczej tak. Ja akurat mi to nie przeszkadza, ale rzeczywiście też mrużę oczy. Z tym, że mi słońce nigdy nie przeszkadza. Ale ty nigdy nie chodzisz w takich okularach słonecznych. To mnie zdziwiło też. Tak. Jest taka marka okularów, one uchodzą za dość drogie i ekskluzywne. To są Ray-Ban. Kojarzysz to? Nie, szczerze, no nie kojarzę. To są takie okulary, które ta marka przypisana jest raczej pilotom, wiesz? Aha. Ja miałem kiedyś takie okulary, ale ich nie nosiłem, mimo tego, że to był szczyt mody, wiesz, i ten taki napis. Ważne, żeby chroniły przed słońcem. No jakoś nie potrzebuję tego nigdy. Ja chcę iść okulary kupić, to jest dobry pomysł. Co one są za 20 zł kosztują? 120? 20. 20. Ja usłyszałem, dobrze sobie żartuję. Aniela, posłuchaj, zanim pójdziemy, nie ma żadnego problemu, no wata cukrowa musi fizycznie być, okulary muszą być, nie ma żadnego problemu. Natomiast ja chcę, żebyś powiedziała mi o tych kłódkach, o tych związkach, dlatego że ty z jednej strony deklarujesz się jako singielka, z drugiej strony ciągle mówisz, żebyś chciała z kimś się związać na stałe. Myśmy cały odcinek poświęcili na rozmowę na temat zalet bycia singlem. A teraz mówimy o tym, że no nawet kłódkę byś z kimś przypięła na takiej balustradzie i kluczyk wyrzuciła do Wisły. Jakie są zalety bycia z kimś? Bycia z kimś? No. Bycia z kimś to tak, że możesz się do kogoś przytulić, wiadomo, pogadać z kimś, pójść sobie na taki spacer. Ale ja widzę więcej wad w tym wszystkim niż... Często u mnie się kończyły kłótniami. Takie spacery i wiem, że lepiej jak ja pójdę sobie sama i wtedy ja się sama z sobą nie pokłócę, a z kimś, z towarzyszem pewnie już tak, dlatego wolę nie ryzykować i lepiej pójść sama na spacer, bo wtedy wiem, że będzie naprawdę fajnie. Może być tak, że ten twój negatywny stosunek do bycia z kimś wynika z twoich doświadczeń? Po prostu takie jest swoje życie? No, to jest ich ciężki charakter, myślę. No, no ale myślę, że ich ciężki charakter, to od nich wpływa, a nie ode mnie. Mm-hmm. Bo ja raczej chcę iść tam, no to pójdę tam, gdzie on chce, ale już tam, gdzie jak ja chcę, no to już jakoś nie możemy, ja nie mogę się z nimi jakoś synchronizować i iść jedną ścieżką. To trzeba naprawdę wspólnie jakoś się dogadać. A jak sądzisz, czy w naszej naturze, w naturze człowieka?
naturze ludzkiej. My jesteśmy monogamistami, monogamiczni, czy poligamiczni, jak uważasz? Rozumiesz to pojęcie, monogamizm? No, monogamia? U mnie się sprawdza monogamizm, czyli pojedynczo. Że chciałabyś jednak być w związku z kimś. A nie, to poligamistą jest osobno, tak? Że jedna poli to osoba... jest, jak jest dużo osób, wiesz, w swoim życiu przejawia się wielu partnerów, to jest ale... poligamia. Nie, mi chodzi o partnerstwo, że jest jedna i druga osoba. No. Są dwie, para. No. Para to się... To się nazywa monogamia, tak. Monogamia. Aha. A jak jest jedna osoba? Jak jest jedna osoba? No to mnie zastrzeliłeś teraz, nie wiem jak to nazwać. No właśnie to... Że jest singlem, o to ci chodzi. No. No to single po prostu, tak? Rozumiem, zero gamia, nie wiem jak no, to nazwać. No zawsze mi się udawały takie spacery, jak szłam sama, mówię. Że... Ale czy w naturze człowieka jest zmienianie partnerów, czy raczej... No jest, jest coś takiego, że się zmienia partnerów, ale znam też takich, co poznali się, to jest jej pierwszy i oni są dużo lat ze sobą, ona z nim tam tylko była... Mi się wydaje, że w takich związkach... Na całe życie. Na całe życie, w takich związkach na całe życie jest pewnego rodzaju pułapka. Mianowicie ludzie się zmieniają. Powiedzmy, młoda dziewczyna 19 lat poznaje chłopaka 22 lata, piękne, czarne włosy, oczy jak węgle, wysportowany, wysoki, a po jakimś czasie tam łysinka, tu brzuszek. No ja nie mam zamiaru, ja jeszcze nie jestem stara, myślę, że jestem młoda. Jestem w wieku Marilyn Monroe, wszyscy mówią, że Chrystusowym. A ja mówię cały czas, że Marilyn Monroe miała tyle lat i wiesz, ona skończyła na tym wieku. Mhm. I była bardzo młodziutka, prawda? Tak wszyscy mówią, no młodo tak, zmarła, no to ja jestem w tym wieku, mhm. Więc jeszcze trochę nie mam zamiaru sobie strzępić nerwów na kłótnie z kimś, kto ma ciężki charakter i po prostu nie robi tak, jak ja chcę, a ja nie robię tak, jak on chce i też jemu nie chcę strzępić nerwów, a... Ja już wiem z góry, że tak by było i mi się przypomina też wyjazd nad morze, w którym byłam, pojechałam z kolegami, a później sama spędzałam te trzy, tam cztery dni, no i było po prostu super, no. Sama ale... sobie szłam, wiesz, ja się w swoim czasie wyszykowałam, wszystko było po prostu idealnie, można tak powiedzieć, jak po mojemu, wiesz. Tylko nie wiem, dlaczego akurat przywołałaś postać Marilyn Monroe. Chodzi o to, że ten sam wiek masz w tej chwili. No tak. Jaki ona miała wtedy, kiedy umarła. Umarła. I rozumiem, ale dlaczego w takim razie nie chcesz porównywać się na przykład do Lady Gaga? Ona ma w tej chwili 38 lat. No bo ona ma 38. No to właśnie, no to chyba lepiej bić w 38 niż w 33 czy 34. Co? No. Nie, jak to? No. Lepiej mieć 38 niż 33? No, jeżeli chodzi o zakończenie swojego żywota w tym wieku, no to chyba lepiej żyć no dłużej, właśnie, nie? Wiesz co, ostatnio o tym myślałam i myślę, że właśnie może lepiej jest wcześniej umrzeć jako piękną kobietą, niż później patrzeć na swoje zmarszczki, a u kobiety to jest, u faceta to nie przeszkadza, wiesz, jak on się starzeje, a u kobiety to jest po prostu jak już jej twarz, tak wiesz... ma zmarszczki, przybyłej zmarszczek, to ona później chyba ma z tego powodu, nie wiem jak ja to przeżyję, ale żaden facet nie będzie mi niszczył życia kłótniami, bo nie wiem, albo oni są złośliwi, wiesz, że oni mieli taki spacer, wiedzą, że mam dobry humor i zawsze coś takiego zrobi, wiesz, coś nie po mojej myśli specjalnie. Idziemy sobie, na przykład powiedzmy, bym była teraz ze swoim mężem, on też takie fochy stroił. Mówię, że tak po prostu, jak ma dziewczynka, że chce watę cukrową, on by powiedział, nie, tę watę cukrową, dlaczego, po co ci to? I w ogóle, że choć on w ogóle bym był cały dzień naburmuszony, bo nie wiadomo o co mu chodzi, zamiast żyć teraz i tutaj, że cieszyć się tym spacerem ze mną, widocznie coś mają z głową nie tak. No. Aniela, posłuchaj, poruszasz bardzo wiele wątków i każdy z nich jest bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o zmarszczki, to w bardzo dużym stopniu zależy to od ciebie. Dlatego, że w tej chwili są bardzo duże możliwości dbania o swoje zmarszczki. W tym sensie, że możesz sobie jakieś tam kremy, nie kremy, a też są zabiegi upiększające, to sobie z tym można poradzić. To po pierwsze. Po drugie, ja tak powiedziałem, że
to nie zabrzmiało zbyt zgrabnie, to co ja powiedziałem, że dziewczyna, młody chłopak, piękny, tam czarne włosy, potem się robi pan z brzuszkiem i łysiejący. Bo no, serducho jest ważniejsze niż wygląd człowieka. Tak mi się wydaje. A jeżeli chodzi o watę cukrową, to co powiedziałaś, to do diabła ciężkiego. Przecież nie musisz się faceta pytać o watę cukrową, możesz sobie kupić ją sama przecież, no. No ale jak idą razem, no to on powinien powiedzieć, no dobra, no to chodź na tą watę cukrową, albo po prostu dobra, to idziemy i kupujemy, bo się bawimy jak dzieci. Ja jestem tradycjonalistą i zgadzam się z tobą. Masz rację. Moim zdaniem facet powinien kupić kobiecie watę cukrową, ale jest bardzo wiele kobiet wyzwolonych, niezależnych, które sobie same będą kupowały watę dlatego cukrową. Dlatego ja jestem taką właśnie wyzwoloną kobietą, bo ja w sumie nawet nie mam wyjścia, żeby taka być, wiesz? Lepiej nie mieć niż się męczyć. Posłuchaj, ja przed laty zaprosiłem do knajpy dziennikarkę. To wtedy była młodziusieńka, zaczynająca swoją karierę zawodową dziennikarka, która potem stała się jedną z czołowych dziennikarek Polski. Bardzo dobrze znana osoba. Gdybym powiedział jej imię i nazwisko, to każdy by ją kojarzył. I wtedy przed laty, kiedy byliśmy w knajpie, kiedy wychodziliśmy z knajpy, ja odebrałem jej płaszcz i chciałem jej podać. I ona się do mnie odwróciła i powiedziała, posłuchaj, zrobiłeś to pierwszy i ostatni raz. Ja jestem feministką i nikt mi nie będzie podawał płaszcza. Feministka. Taką sytuację miałem kiedyś. No ale powinnam podziękować, albo w ogóle nic nie mówić, to powinno być normalne, że mężczyzna, dżentelmen podaje w kawiarni kobiecie płaszcz. A może powinno być odwrotnie, może to kobieta powinna facetowi podawać płaszcz? Nigdy w życiu, ale spotkały mnie takie sytuacje, a spotkały mnie też takie sytuacje, że jak już mówimy o mężczyznach, dżentelmenach, to owszem, oni zapraszali mnie nieraz do kawiarni, do restauracji. Widzieli we mnie damę, czyli jednak nie jest ze mną tak źle, prawda? Tak. Odsuwali mi krzesło, podawali mi płaszcz. On wybierał na początek wino, czy tam po prostu, no... Aniela, czy ty wiesz, jaki dzisiaj jest? Wszystko odbywało się bardzo elegancko. Albo trafisz na dżentelmena, albo chama. No, to jest chyba losowo. To nie jest ze mną problem, tylko po prostu jak ktoś nie jest wychowany i jest za bardzo rozpieszczony, albo ma jakieś humory gorsze niż kobieta, no to już ja z takim po prostu nie mam zamiaru mieć nic wspólnego. Aniela, czy ty wiesz, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia? Nie wiem, czy dzisiaj jest piątek, czy niedziela. Dzisiaj jest piątek. A wiesz, jaki jest dzień miesiąca? 21 lipca. Dlaczego o to pytam? Mianowicie to są chmury frontowe i to jest front ciepły. I dziś wieczorem, w nocy i jutro będzie padało. Mhm. To będzie sobie można sprawdzić w internecie. A my kupujemy tym razem nie parasol jeszcze, tylko na razie idziemy po okulary. Dzięki, Aniela, za rozmowę. Dziękuję.